Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Szoteł. Kto nie subuje ten pała, tradycyjnie musimy się przywitać. Dzisiaj będziemy sobie oglądać materiał a propos Fallouta 76, jak wygląda on po latach, czy rzeczywiście jest godny zagrania po raz kolejny, szczególnie w tym momencie, gdzie możemy sobie odebrać po raz kolejny Fallouta 76 za darmo na Amazon Prime. Jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał, to polecam sobie odebrać. A jeżeli nie, no to na Instant Gaming możecie za 30 zł kupić z kluczem na Steama. Jeżeli ktoś nie chce odbierać go na niestety Microsoft Store, to tam polecam sobie zajrzeć z naszego linku tradycyjnie. I będziemy oglądać dzisiaj kanał, który nazywa się KevDude. Ponadmilionowy kanał. Osobiście go nie znam, dzisiaj sobie go obczaimy. Yes, Fallout 76 is good now. Zobaczmy. No Man's Sky then, today. Final Fantasy 14 then. To jest też prawda, nie? Że Fallout, znaczy No Man's Sky było strasznie kurwa jebane na samym początku, jak wyszło. Strasznie było jebane, ale po latach okazało się zajebistą grą. Today. Cyberpunk 2077 then. Cyberpunk, today. Dokładnie, to samo. Before then? No nie, nie. Okej, już kurwa lubię typa, nie? Oh, wait a minute. All examples of if it is broke, fix it. It makes me sad to think of all the games out there that could have been fixed and just got abandoned because the failure of the launch discouraged. Aj, tak to prawda, no. Things crumbled apart. However, just może kojarzę ten trailer skądś. Co to jest ta gra? Czy to nie była ta gra? Them so badly. To jest Evolve? To jest Evolve, tak? Dobra, właśnie miałem albo powiedzieć, że to jest Evolve, albo ta gra twórców Dead by Daylight, bo oni też próbowali takiego coś dziwnego zrobić. Evolve Stage 3 to było tak kurwa dobra gra, ja się tak wspaniale bawiłem w tym Evolve'ie. Ten potwór to była pierwsza gra typu właśnie ten multiplayer horror, gdzie mogłeś tym potworem tak rzeczywiście czuć, że jesteś potworem, nie? Była strasznie niezbalansowana, to jest twój prawda i miała dużo bugów, ale była bardzo przyjemna, szkoda, że ją porzucili. Upadło niestety, no. Strasznie się jarałem tym Evolve'em, jak on dochodził. No matter how far these games run, no matter how much you try to convince someone it's worth playing today, you will hear these seven words. Yeah, but remember how bad it was? But today. I will once again stand as witness to testify that Fallout 76, one of the victims of those seven words, is actually all right. So now you're dabbling in Fallout because the TV show told you it wasn't just another generic title, and you decided to do a little research and stumbled across the typical consensus of... O Boże, pamiętam, kurwa, pamiętam tą wioskę, to jest jedna z pierwszych lokacji, to jest pierwsza ścieżka. Na samym początku, jak dzisiaj zaczęliśmy streama, mówiłem wam o tym rozpierdolonym psie, który napiął się jak proca i wyjebał w kosmos. A później okazało się, że jednak wpadł pod ziemię i ugryzł mnie w dupę. To jest dokładnie właśnie ta kurwa ścieżka, po której szedłem i ten pies był zbugowany. To były pierwsze beta testy, kurwa, tego Fallouta, czy tam jakieś pierwsze dostępy. O Boże, o taka tragedia. Straszne to było. Fallout 1 and 2, just read the lore. Fallout 3, too dated. Fallout New Vegas. Perfect in everyone! Absolutely master! Ladies and gentlemen, we got this. Fallout 4. Literally, you will die if you play this. Fallout 76, ditto Fallout 4. Tak jak mówię, jeszcze raz. Fallout 4 według mnie jest dobrą grą, ale chujowym Falloutem. But with friends. But you've heard the New Vegas Kozak. That 76 is actually a well-rounded title. Runs far better now. Fun fact, mamy nawet chyba serię cały czas na głównym kanale z Fallouta New Vegas. And although sprzed XX lat. Gdzie ja tam takim jeszcze chłopaszkiem jestem. A lot of the RPG elements that make Fallout Fallout. It's worth a go. And those murmurs are right. Fallout 76 is, in my opinion, the one for explorers and adventurers. Back at the launch day, 76 was nothing but a desolate, broken wasteland, literally. Bocie, najgorsze też było w tym Falloutie 76 na samym wyjściu to, że kurwa, on był albo pusty, albo wypełniony jednym, tylko i wyłącznie jednym rodzajem przeciwników. Były tylko rozpierdolone gule. Szliśmy nawet na jakieś wysokolevelowe lokacje, skipując kurwa wszystko, wchodzisz do jakiegoś gigantycznego monumentu, który powinien być wypełniony jakimś, wiecie, bractwem stali, tymi kurwa armorami T-45, czy jak one się tam nazywały, wchodzisz do środka, a tam jeden najebany gul po środku, który zapierdala po ścianę, bo jest pobugowany przez ściany. Ja tak pamiętam Fallouta 76. Horrendously unbalanced everything. PvP was about as fun as eating a cinder block. There was a severe PvP nie działało w ogóle. And finally, it was boring. The main campaign was picking up and listening to holotapes. In fact, most quest lines were that exact way. Go here, listen to how they died.
Oh no, I'm getting attacked by the thing that... Pamiętam, że też pierwszego questa, którego nas spotkaliśmy, to czy to była... albo to był quest, albo to była jakaś aktywność po prostu w świecie. Weszliśmy do jakiegoś opuszczonego magazynu, gościu przez mikrofon, kurwa, powiedział mi: Mordo, słuchaj, bo nasza wioska głoduje. Jest chujowo, potrzebujemy żarcia. Okej. I cały quest opierał się na tym, że byliśmy zamknięci w małym, kurwa, kwadracie, co chwilę przybiegały po dwa zombiaki. Ja w tym czasie musiałem, kurwa, biegać, zbierać jakieś krejty z jedzeniem, które się z dupy spawniły, i wrzucać je, kurwa, do jednego miejsca, gdzie się później okazało, że tego questa robiliśmy przez, kurwa, półtorej godziny i nie skończyliśmy go ze względu na to, że nie zespawniło się to jedzenie, które mieliśmy właśnie do tego miejsca, kurwa, podrzucić. No, to była taka tragedia. Zobaczymy, Rikowski. Tak jak powiedziałem, zobaczymy dzisiaj tego Fallouta 76 i zamiast New Vegas zagramy w trójkę, bo zawsze było właśnie okrzyknięte, że New Vegas to jest ta najlepsza, kurwa, część, koniec, kropka, nie? Ale Fallout trójka też jest podobno bardzo, bardzo dobry. Więc możemy spróbować zagrać trójkę i ewentualnie później pierdolnąć New Vegas, jeżeli będziecie zainteresowani. Thank goodness that's nothing like what it is today. See, Bethesda knows how to create great game worlds, and Fallout 76 had potentially one of the best worlds ever made for it, and they completely wasted it at launch. You might even say it was a wasteland, waste of land. Tak, by the way, jeszcze. Wczoraj też sobie oglądałem jakiś najlepszy start dla gracza, taki, kurwa, przyćpany, bo o 5 szedłem spać, mówię, nie mogę zasnąć. I to wezmę sobie, obejrzę jakiś najlepszy start dla gracza w Falloutie 76. I jak ja się dowiedziałem, ile tam jest fajnych mechanik. Mamy ten cały system special, oczywiście, gdzie sobie dodajecie te karty, możecie ustalać sobie perki w tych kartach, macie oddzielny system ulepszania swojej postaci przez dodawanie po prostu tych statów. Czyli siła, zręczność, inteligencja, etc., etc. I fajna mechanika, o której ja totalnie nie wiedziałem, czyli mechanika mutacji w Falloutie 76, polega na tym, że z czasem, podczas grania w Fallouta, wchodzimy na radioaktywne zony. No normalna rzecz, no Fallout, mamy tą, nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie, no ale te radioactive zones, w które sobie wchodzimy, radiacja nam rośnie. I podczas zyskiwania radiacji w Falloutie 76 jesteśmy w stanie dostać mutację. Czyli zamieniamy się najzwyczajniej w świecie, kurwa, w mutanta. I te mutacje dają nam dodatkowe perki i no oczywiście negatywne też jakieś tam efekty. Tylko zazwyczaj ten oczywiście pozytywny aspekt tych mutacji jest bardziej opłacalny, aniżeli ten mały negatywny. Omijając fakt, że właśnie tym systemem special, czyli tymi kartami, tymi perkami jesteśmy w sobie w stanie zredukować na przykład negatywny efekt i ulepszyć ten pozytywny efekt, ale jest jeden duży problem. Na samym początku, gdy użyjemy Radexa, czyli tego inhalatora do zredukowania sobie radiacji, to wszystkie te perki, kurwa, znikają. No tak jak nawet macie w serialu, który zapewne oglądaliście, dlatego się zainteresowaliście Falloutem. Tam gościu żyje od 300 lat, kurwa, bo ćpa jakiś nieznany narkotyk, odpadł mu już, kurwa, nos, jest jebanym gulem, odcina se palec, ma w to w dupie, ale bierze jakieś ćpanie do ryja i go leczy ze wszystkiego. I tak samo jest w Falloutie 76, chyba że uda ci się wydropić właśnie tą jedną kartę, która, wyobraźcie sobie, że na przykład idziecie w jakieś bardzo radioaktywne miejsce, napierdalacie sobie od groma takich właśnie pozytywnych perków, tych mutacji, i dokładacie sobie kartę jedną. I ta karta zwala na to, że zatrzymuje wszystkie twoje mutacje, ale możesz się bez problemu wyleczyć tym Radexem. Nie jesteś w stanie już dostać żadnej innej mutacji, ale też nie jesteś w stanie stracić tych, które masz. To jest tak dojebane! Mundane adventures you went on to actually fascinating locations usually ended up in you saying, wow, that sure is cool. Hopefully one day this place matters, and then leaving. But on April 14th, 2020, Wastelanders hit, and all of that changed, and has continued to maintain decency since. Not perfection, but finally a game really worth your time. You see, most of you will now never get to experience Buzzmasters. Dzisiaj widzu Buzzmasters będzie przełożony ze względu na to, że mówię, no chcemy przetestować tego Fallouta 76. A że się umówiłem po prostu ze Skarpetą, bo on też jest takim limbo troszeczkę, bo w dareczka mu się nie chce grać. Pax Day powoli, no już jest wykończone. Trzeba też sobie zrobić do niego przerwę. Dzisiaj zagram Fallouta 76, ale Buzzmasters też będzie grane. Na spokojnie, mąkę. The original intention to absolutely floor our jaws with 76. And that's because they fumbled the launch so ridiculously bad. For a year and a half, we wandered alone,
afraid. With only now removed from the game legendary two-shot explosive faster fire 850 cal rifles to help us and the 16 hackers in the server survive. Then, after that year and a half of content added, removed, teased, delayed to 2020, delayed again to April, Wastelanders arrived. The NPCs that we could actually interact with, and I quite literally mean this, it was game-changing and saving. If you were there for... Właśnie, kurwa, z tym Falloutem 76 też było bardzo dużo kontrowersji na ten temat, że oni chcieli zrobić taki bardzo sandboxowy świat. Oni chcieli zrobić, żeby każdy z graczy, tak jak w Pax Day mieliśmy właśnie, handlował ze sobą, sam sobie po prostu wymyślał cenę i tak dalej, i tak dalej. No jak się okazało, oczywiście, kurwa, w grze tego typu nie miało to największego sensu. I chyba ten Wasteland właśnie dodał NPC, z tego co rozumiem. W końcu. Bardzo, bardzo było tam trzeba tych NPC. Jedynych NPC-ów, których miałeś na początku Fallout 76, to nie były NPC, tylko kurwa lodówki, do których mogę sprzedawać ludzi chuj. Gold bullion, that is, because they just had to add a new currency to the game, I guess. And now there's like five different types of currencies on top of caps. Okej, okay. To dobrze, chuj dobrze. To dobrze, bo to taki klimacik. Ciekawy jestem, czy te waluty też są w stanie, na przykład jesteś w stanie je do czegoś wykorzystać. Na zasadzie takiej, jak masz na przykład w Path of Exile, czy coś takiego, że ta waluta jest rzeczywiście używalna, czy to jest po prostu waluta, to kupujesz, za to kupujesz to, za to tamto. Ale still, to jest spoko, bo to wydłuża twój... czas, który możesz poświęcić na grę i nie czuć, że go marnujesz, nie? Jakbyśmy mieli same kapsle i byśmy zbierali, kurwa, tylko kapsle w ilościach miliard, to w którymś momencie byśmy stracili taki purpose, jakby cel grania. A jak mamy jakieś... To musimy zrobić, żeby odblokować to. To, żeby to, mamy taki troszeczkę podział i możemy się zająć czymś, ta głowa jest bardziej zajęta, nie? I ma to jest dobre wyjście. Which still amazes me that up until this update, we had never fought any human enemies. Just robots, cryptids, mutants. No. Heaps of new locations across the map got overhauls to create new areas over the old ones. To co mówiłem wcześniej, to były kurwa same gule na samym początku. Spaces for enemies, new towns, new places for quests. They gave reason to these absolutely abandoned places. This was Fallout 76's redemption arc. Just a shame most players will never understand the significance of this update. And since then, they just continue to polish the game, bringing new quests, events, bosses, locations, enough to completely sideline the original campaign stuff is... Kurwa, aż dziwnie powiedzieć, nie? Że Bethesda czyżby w końcu zrobiła jakąś kurwa dobrą robotę? Secondary, bringing actual endgame content to do. So, that catches us up to when 76 got good. But enough of the history lesson, why is it still worth playing today? Are there still bugs and issues? Well, yes to both, and there always will be bugs and issues, but a heck of a lot less than launch. And no worse now than games like Helldivers, but folks seem to hyperfixate on the games that used to be fun to crap on. Because this is hands down the Fallout that plays the best with the most amount of diversity with gameplay. Next to Fallout 4, it's the most new Fallout player friendly, but it still falls pretty short in terms of story compared to that of, say, New Vegas. And while I highly recommend New Vegas to Fallout fans wanting a really in-depth story, most of us New Vegas day one players forget that on... To jest właśnie zajebiste w New Vegasie, że czujesz, że ten świat kurwa żyje. Tam idziesz, to będzie taki przykład totalnie z dupy, ale chodzi mi o to, że idziesz sobie przez pustynię, spotykasz kurwa jakiegoś wieśka, dasz mu łyka wody, później się okazuje, że ten wiesiek jest kurwa prezydentem i później się okazuje, że dla beki zajebałeś jakiegoś innego typa. Okazuje się, że kurwa ten typ to był kurwa wróg tego wieśka, którego uratowałeś na kurwa pustyni. Tam się tyle tych historii zazębia i czuć, że ten efekt motyla kurwa Falloutie New Vegas działa i działa wykurwiście dobrze. Tam wszyscy wiedzą o wszystkim, co ty zrobiłeś. To jest super. Dlatego nie ma w czwórce właśnie, dlatego mówię, że jest chujowym Falloutem. W Falloutie 4 masz 4 opcje dialogowe, które docelowo mają cię doprowadzić do innych rezultatów, ale na sam koniec okazuje się, że no nieważne kurwa co klikniesz, to masz albo tak, albo nie, no i chuj. Modded,
that gameplay is abysmal, but 76 is about survival, crafting, exploring, and most importantly, making light of absolutely nuking a part of America. You see, Fallout 4 introduced base building and far more intricate gear crafting. W sumie teraz tak patrzę, że ten powrót do Fallouta 76 jest zgrany z samym serialem, też ma jeszcze jeden bonus, bo jest zgrany również z premierą Helldivers 2, która ostatnio... No, w Helldivers 2 jest cały czas topką Steama. Jest chyba na trzecim miejscu cały czas. Tam po 120 tysięcy. Nadal już jest jakiś czas po premierze, nie? Tam nadal ponad 100 tysięcy osób napierdala. To jest dojebany wynik. I wbrew pozorom, te gry mają bardzo dużo wspólnego, wiecie. Let's make America great again, nie? Tam mamy potwory, kurwa, też jest dokładnie ten sam klimat. Dlatego to się zazębia. Kurwa, bardzo dobry timing sobie wywalili z powrotem tego 76 tymi promocjami i serialem. Forcing you to pick up every micro atom obtainable in a 50-foot radius. However, by the time you grabbed everything and went back to the base to build, you were reminded, oh yeah, the building sucks. And then went back out to the wasteland. But it was already too late. Picking up everything in existence was now ingrained in your brain. 76 took this concept and said, hey, why don't we do that, but make it not bad? And so they did. Fallout to już po Ameryce? No ale jednak jest cały czas, no krypciarze i wszyscy, kurwa, let's make America great again, nie? Own little plot of land to build on, pretty much... Cały czas dokładnie ten sam zamysł. And there's a build... Odbudowanie Ameryki. Not to mention you can get vaults or cities if you feel your credit card magically floating towards the screen. I know people that spend most of their time doing the building stuff just because it's so expensive. So I thought, hey, to puff up my ego and compare my beautiful house to a bunch of inferior ones, I'll ask the community to post their houses. And it turns out they're all architects. Okay, so I can only see how many of these houses in the video, and I'm gonna try to show off as many as I possibly can here, but look at what these people are building! I'm not even playing the same game as them! I'm out here surviving off of eating dead- Kurwa, ty! To wygląda jak z tej bajki, z tym domem, co te balony miał takie. Kurwa, ale to dobrze wygląda. Possums, or at least they were playing dead, and these people are raising up teacups, pinky out, scoffing in my direction. But it just goes to showcase what you can actually do with this system. How much freedom they've finally given players to build exactly no, what they're going for, and not limiting what they can do. And then there's me. Over in the corner, whipping glue off my hands from building a wooden wall. Then the gear in this game feels unlimited. Sure, 80% of it becomes obsolete almost immediately, but it's fun to have nevertheless. The sheer amount of craftable items is insane, and the good pieces... RP w Falloutcie? Ej, RP w Falloutcie było akurat by totalnie zajebiste, tylko... Kurwa, oczywiście w Polsce by nie zadziałało, bo by byli sami kretyni, którzy by tylko pierdolili. Napad, kurwa, oddawaj! It actually require you to do a bit of grinding to craft, so it's not just instantly giving you perfection. You gotta go out and be intentional with the resources you're collecting. You gotta collect or buy notes from players, and those blueprints slowly accumulate into the most massive pile of things you'll probably never craft, but hey, at least you have them. And on that note, they completely rebalanced the... Oddawaj kapsle! Kapsle, kurwa! Kapsle! Dawaj! Entire game. Instead of being zone level based, they just changed it to character level scaled, so now you die just as easily wherever you go. And plus, it's not just Deathclaws or Yagwais you're fighting. Fallout 76 also has the most expansive arsenal of abominations they send after you. You got your Scorched, Ghouls, Rad Scorpions, different robots, Mirelurk variations, heaps of insects, the Underminer from The Incredibles, and then you've got those Cryptids, which are way more fun to find on your own, so I'm not gonna spoil all of those. O kurwa, armia Bractwa Stali eksterminująca osady Guli i jakieś ruchy oporu walczące za wolność w RP? Kurwa, ej, to by było tak dobre. No ale mówię, to nie jest na polskie realia. Polska nie nadaje się do roleplayu ogólnie, a co dopiero kurwa do czegoś takiego. No jakby to udowodnili już niejednokrotnie. Że, ale nie, kurwa, z drugiej strony, jak mamy RP na przykład DayZ, które robi testy chociażby, no kurwa, ja tam się bawię, zajebiście się bawię, nie? Jest naprawdę super oglądanie tego. Zresztą niejednokrotnie was wysyłałem. No, wyzywałem też do Testiego, jak DayZ tam streamowali. No, kurwa, super się dogląda. Ten RDR nawet czasami się zdarzy, że jest całkiem przyjemny. Nie rozumiem, dlaczego tak dużym fenomenem w Polsce jest GTA RP.
To jest kurwa największy syf, jaki w życiu widziałem. 26 also massively changed how the series builds your character in comparison to the other games, and depending on how they could spin it in a balanced way for a solo RPG title, I like this system the best. You get perk cards and a set amount of levels, up to 50 to jam into whatever special points you want, so depending on how you want your build to work, you just need to allocate those points, giving you enough room to slap in those cards that you can easily swap around at any time. Let's take a second to appreciate the world design in this game. Listen, I know a lot of Fallout players love their piss-filtered, desolate wasteland of flat nothing where the tallest things are rocks and trees, but... To jest właśnie ten klimat w New Vegasa trójki. I've spoken to enough people to know that that environment does not tickle everyone's fancy. Właśnie, to też jest na tej samej zasadzie, że wiecie, ten Fallout 3 i New Vegas, on był trochę w innych czasach aniżeli Fallout 4, bo Fallout 4 to już rzeczywiście jest setki lat, gdzie ta cywilizacja jest chociaż trochę tam odbudowana. Tamte Fallouty to jest właśnie ten taki typowy wasteland po pierdolnięciu, nie? Fallout 76 takes a mostly untouched area where the bombs only affected portions of it and made an unbelievably enjoyable map to explore. I loved all the previous Fallout maps. Bardzo dużo właśnie zarzucali ludzie tej czwórce, że ma za dużo kurwa aktywności. Jak pierdolę, bomba jebła, a to kurwa monument na monumencie. Don't get me wrong, they each brought a certain unique spin on how badly America was nuked into the Stone Age. But Appalachia is like this pause to breathe some fresh air, having multiple biomes, area-specific weather that you can see from afar. They knew players wanted a little more to explore than the same old abandoned desert building number 34, and knocked this map out of the park with detail. So, you've got heaps of story content, a beautiful world, gear to grind out, houses to build, enemies to fight, builds to... Well, build. Where does this all end up? Well, if you ask a veteran... To właśnie Rikowski cały czas o tym mówię. Who's played for 3000 hours, they'd probably say something like, there's no content at the end, it's just a mindless grind. And, well, they're like 50% right. 76 was never built to be this never-ending... To miał być sandbox od samego początku. ...out of endgame content, especially not in the way MMOs like WoW, ESO, or Final Fantasy are built. It's always prioritized its stories over everything else since Wastelanders. So there's a solid amount... Wydaje mi się, że no to jest tak samo troszeczkę jak na początku miał być Elder Scrolls Online i to miał być po prostu kurwa taki zamysł. To miał być Skyrim, który będzie online, którego możesz zagrać z kumplami i porobić kurwa questy w Skyrimie z kumplami, robiąc sobie przy okazji tam jakieś dungeony, nie? Czyli to miał być od samego początku jakiś sandbox, do którego przychodzą jakieś NPC, robisz kurwa jakieś questy i bawisz dobrze, jakby grając cały czas w historię, do której jest dokładany jakiś quest, a to coś tam, a to jakiś dodatek wychodzi, sobie przychodzisz znowu questy, rzucasz tą grę kurwa na x czasu, nie jest gra, w którą będziesz napierdalał jak debil przez 24/7, nie? W ogóle jakie levele ludzie mają? 3532. Pamiętam, jak narzekali, że jeden może się budować, a inny wykupi, aby spuścić bombę atomową na bazę. Ta, było coś takiego, ale nie wiem, czy to w końcu tak rzeczywiście finalnie wyglądało, chyba nie. Ale mówiliśmy, że bo tam było dużo takich kurwa pomysłów, które totalnie właśnie nie działały. To PvP trochę działało, trochę nie działało, mogłeś sobie zaznaczyć tą chatę, ale gdzie kurwa sąsiad spuścić bombę atomową niby na chatę, niby dało się to zrobić, niby nie dało. Tak dużo było... Pytań, a zero odpowiedzi, nie? But it does kind of feel like it all comes to a snap end at some point. There's this illusion of an eternal end game, but those dailies get old, events run dry, and all of a sudden you realize that the real end game is grinding 7600 hours until Fallout 5 releases. And inventory management, because holy friggin' A, you are gonna spend half a lifetime debating on whether or not those 50 rotten dog legs... Strasznie chujowo jest UI zrobione, to fakt. ...pushed in with all your other stuff. And I mean this seriously, if you have problems dropping stuff, this is your endgame. It's not that there's no endgame content, it's that all the endgame content gets almost immediate... No ale to był chyba problem od zawsze właśnie takich Skyrimów, Falloutów i tak dalej, że musisz znać wartość kurwa rzeczy, które podnosisz i zazwyczaj nowi gracze, którzy wchodzą do takiej gry, podnoszą każdą pojedynczą rzecz, którą mają, a później, kurwa, stwierdzają, że no nie opłaca mi się tego wyrzucać, no bo nie po to zbierałem i się robi taki symulator, kurwa, zbieracza po prostu, gdzie się później okazuje, że masz 40 kubków w dupie, które są warte nic, nie? A ty nie wiesz, dlaczego nie masz kapa.
But, like I said, it takes a worthwhile playtime to get to that point. Then, they did introduce quote-unquote dungeons, which were called daily ops, and they're essentially speedrun missions that are fun the first couple of times, randomized enemy encounters and whatnot, but they get old real quick. Then they added big daily ops, expeditions, which are roughly half-hour to hour-long dungeons, usually wanting you to group up to handle the tougher enemies inside, taking you to new, smaller locations, and although these are more fun, they really aren't a challenge at some point, and to wait a full year for an hour-long experience update makes the game feel like it was slowly fading out. But after a long season since Wastelanders came out, they're finally adding an entirely new chunk to the map this year, so that should keep things lively for all the new players hopping in. But like I mentioned earlier, there are absolutely still problems with this game. Things like building interiors not allowing your character to walk normally, you just glitch around or get stuck. Enemies teleporting around, bosses hovering, I guess. Or things that haven't been patched out for years, like being able to glitch through walls, which, well, will completely ruin quests because you can just Terminator your way through. I haven't encountered anything game-breaking in years, however, mostly just little annoyances, but the engine definitely shows its age with some of these things that just shouldn't be a problem being a problem. But where Fallout 76 really does shine amidst all of this is the ability to immerse yourself into a wasteland that feels malleable. You do get to make some major story decisions here and there, but that's not what I'm talking about. The whole time you're playing, whether just roaming about or with an objective in mind, it's the first Fallout that has this illusion of never-ending exploration, which is way more fun than the never-ending endgame. New things pop out at you each time you go... To jest spoko, rzeczywiście. To jest to, co właśnie mówiłem, że macie taką kurwa... Takiego Fallouta 4, tylko z niekończącymi się questami, no nie? To musisz tak traktować to, jako grę single player na multiplayerze. Cześć Mariusz. Go back to a location. Different enemies meander into areas you didn't think you'd find them, and when you finally get to dropping nukes yourself, you get entirely new zones within those zones to explore, if you're equipped to deal with what's... Czyli jest kurwa ten system nukowania! ...inside. I remember the game had a lot of... Czyli da się spuścić po prostu na danym czanku, kurwa, po prostu bombę atomową i pójść zobaczyć, co ona wytworzyła? Content when it first came out, it was just pretty mediocre. I can imagine for new players joining today, this is like trying to drink out of a fire. I stworzyć po prostu na danym czanku event jakiś, tak? However, I will note that the game, regardless of it being the newest and most kept up to date Fallout, it's dated. The engine is huffing and puffing, keeping this game alive as best as it can, but you will definitely notice that the creation engine has met its match here. It's showing its age, and no amount of slathered on paint can cover that up. Regardless, it's still an... No ale dobra, no, jak wchodzisz na ponad 10-letnią grę, no to możesz się spodziewać tego, że jest trochę zaudatowany ten silnik, nie? Experience worth playing for hesitant fans or new players to the game entirely. It's not the best Fallout, it's not the worst, but yes, Fallout 76 is good now. Czyli opłaca się w niego zagrać i też dlatego będziemy dzisiaj go, kurwa, testować. Jak już jesteśmy przy temacie Falloutów, to może rzeczywiście byśmy zobaczyli... Fajny kanał, by the way, bardzo przyjemnie się tego typa słucha.